Siemano wszystkim, dziękuję za bycie. Zastanawiam się. Ale mamy tutaj do następnego kawałka specjalnego gościa. Jeszcze go nie widzę. Dobra, słuchajcie, specjalny, niespecjalny. W planie było to, żeby teraz zagrać kolejny kawałek właśnie z wokalem, ale nie zrobimy tego, żeby miało przerwę. Bo jak już wcześniej wspomniałem, kurwa, znowu on, spotkaliśmy się tutaj z tego bardzo ważnego powodu. Dełan ma urodziny. I choćby nie wiem, jak chujowo miało to zabrzmieć, ale musimy teraz zaśpiewać 100 lat. Ale zanim co, jeszcze tylko chciałem podziękować mnie za zaproszenie tutaj na tę scenę, za to, że chłopaki na maksa kupę czasu poświęcili na to, żeby się do nas przygotować tutaj na ten wieczór, że zaprosili mnie 3 dni temu, okej, okay. Fajnie. Przedstawię wam w ogóle całą kapelę, bo nie wiem, jedni znają, drudzy nie znają, tak? Na bębnach, tam z tyłu się chowa, na filmach go nie będzie, bo jest bardzo z tyłu. Jest Wit w tej białej bandamie. Jest też kolega z Meksyku w białej czapce. Przepraszam, zielonej. To jest Ese. Ese, Chris. No i nasz solenizant. Zamknij mordę. Panowie i panie, The Chosen One. I teraz specjalnie na niego uwaga, ja zacznę. 3, 4, najbardziej pedalska muzyka na całym świecie, ale popularna, no śpiewamy. Uwaga. 100 lat, 100 lat. Teraz słuchajcie, przed ostatnim kawałkiem, który ma teraz nadejść, jeszcze tylko małe wręczanie prezentu, bo tak, coś dla ciebie mamy. Kto to przygotował? Ja. Tak? Tomasz, kurwa. Ale Wito, musisz klęknąć, stary, bo to już był. Takie małe coś od nas wszystkich dla ciebie. Buziaka! Buzi nie było, dajcie sobie. Z języczkiem! Dobra, to gramy. Dobra, Wanko. Gośka. Thank you.
Dziękujemy. Jeszcze jeden! Dobra, teraz kolejny specjalny gość. I będzie darmowy, więc dobrze. Oddaję scenę.